wnioskodawców żeby sporządzić w tym terminie sporządza, takie sprawozdanie za pół roku. I gdyby były jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć na nie w tym sprawozdaniu. Proszę Państwa, czy ma ktoś jakieś pytania odnośnie? Ja mam takie pytanie, nie wiem czy Pani Monika, jeśli nikt z Państwa nie, to ja mam takie pytanie, bo zauważyłam, że tak zmniejszyła się liczba tych zasiłków dla, że tak powiem, młodszych ludzi, a z kolei zwiększyła się taki wzrost dla ludzi starszych, no wiadomo, środowisko się starzeje. I czy Pani Monika może powiedzieć, jak to wygląda w naszej gminie? Tak. Tak, teraz jest ten nowy program to wydzielanie dla osób starszych. Jeśli osoby samotne spełniające kryteria wychodowe mogą się zgłaszać tutaj do nas i dostarczany jest im posiłek ciepły przez firmę, z którą podpisaliśmy umowę. Na bieżąco właśnie, gdyby ktoś z Państwa wiedział o takich osobach, to proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi. To jest nowy program pośrednik w domu i w szkole. A pośredniki są przyjmowane wnioski na załączników na dożywanie w szkole. W sierpniu się przyjmujemy, żeby od września ten program. To jeszcze jeśli chodzi o uczniów w szkole, to czy są jeszcze jakieś takie pomocowe programy finansowe dla uczniów? I może Pani by powiedziała, kto może się zgłaszać? Dostaniemy więcej środków na stypendia szkolne, bo zmieniły się zasady finansowania. Teraz będzie dotacja znacznie wyższa, bo zmieni się wskaźnik na liczbę uczniów, a nie liczbę osób otrzymujących zasiłki okresowe. Także więcej dostaniemy. Też trzeba spełniać kryterium dochodowe 528 zł na osobę się przydać. Jest jeszcze ten program dopysta, cały czas przyjmuje wnioski. Do końca listopada jest termin 300 zł, 300 zł na rozpoczęcie roku. W przyszłym tygodniu wypłacimy pierwszy nasze wnioski złożone w lipcu, a resztę sukcesywnie w kolejnych miesiącach, tak jak otrzymamy sytuację. Czy mają Państwo jakieś pytania do Pani Moniki, do gospody Eszczyn? Nie wiem, czy Pani Monika będzie w stanie odpowiedzieć na moje pytanie, jak w tej chwili wygląda sytuacja, czy wystarcza tych pieniędzy, jakie są rokowane. Myślę, że trudno będzie prowadzić Pani kierownik. Czy środki są wystarczające? Śmiało proszę Państwa, Państwa sołtysi też mogą pytać w tej chwili. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to chciałby się... Jeśli i budżet dla GOPS, to jest chyba kwartalnie jest do wojewody po prostu zapotrzebowanie. I na bieżąco są regulowane, tak? Tak, kwestie. Tutaj na przykład plan na zasiłki stałe jest zmieniony, bo teraz na trzeci kwartał A jednak, proszę o osoby starsze, które dostają te pieniądze, jak oni te kryteria spełniać? Tak, myślę, że osoba samotna, która nie jest w stanie sobie zapewnić i kryterium dobudowe. Ale chodzi o posiłek? Tak. Nie, to tam jest też i długoterminowo też robota. Ale jak to jest emerytka, renciści, jacyś? To różnie, to i młodzi mogą. Tak, bo są... Czyli nie ma jeśli nie jest chora, to nie jest tak, że tylko to nie ma dobrych chorych kryteriów. Są kilka. Nie, Panie Moniko, to jeszcze
mam takie pytanie, a czy są na przykład taki, jest taka możliwość, że ktoś może ewentualnie, jeśli to są niewielkie kwoty, dopłacać do tego, że częściowo refunduje, czy są takie sytuacje, że częściowo chce refunduje, a częściowo osoby te same płacą? Nie. Nie ma takiej możliwości. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania do Państwa? Państwo radni, Państwo sołtysi? Aczkolwiek, jeśli ktoś z sołtysów czy z radnych widzi, że ktoś dostał na przykład posiłek, a na przykład ma te pieniądze, bo się zarabia, czy jest zdrowy, a oddaje, mu się nie należy. Bo widzicie, to osoba, która daje ten zasiłek, ona wie, jaka jest osoba, która przyznaje ten zasiłek. Niekoniecznie. Jak ktoś ma CRS, czy są jeszcze jakieś pytania do pani? Nie rozumiem, że potrzebny tam. Ja nie wiem. Wszędzie się znajdą. Wesele też się znajdą. Proszę Państwa, czy ma ktoś z Państwa pytania? W takim razie dziękuję bardzo panu Kiko. Zamykamy dyskusję w tym temacie. Czy jeszcze ktoś chce się wypowiedzieć, swoją opinię? Ale myślę, że skoro są te problemy, programy, studio, to... Państwo, to są tak, punktowe zadanie, my dostajemy te pieniądze i są dostaje, tak? To nie jest tak, że to jest połowę, który nie dostaje, to jest naprawdę procent mieszkańców. A zawsze w każdej grupie znajdzie się ktoś, za którym można będzie zazdrosnić. Tak, to jest zazdrosnić. Nie ma co zazdrosnić, bo chyba nie powinniśmy być zazdrosni. Ale jeśli są jakieś proszące takie, jeszcze zdarzały sytuacje, że ktoś dostał, a nie powinien. Trzeba zgłaszać po prostu. Ale to też są różne sytuacje, bo nie zarabia. Ja wiem też, że na przykład na posiłek w szkole, no ktoś tam 30, nie wiem, tam 30 zł miesięcznie, dużo pieniędzy mają, jeżdżą po wycieczkach zagranicznych, a spadają wnioski, tak, bo po 30 zł miesięcznie na dobrze zdarzy. I tutaj jest. W takim razie przejdziemy już na ten temat, nie będziemy. Formalnie spełniają warunki. Proszę Państwa, w związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu siódmego dzisiejszej sesji. Sprawozdanie z działalności gospodarczej na terenie gminy. Tutaj dostaliśmy sprawozdanie, a właściwie tutaj pani Małgorzata przygotowała nam, tak powiedzieć, taką ściągawkę o działalności gospodarczej, tak? I rozumiem, że to są zmiany najnowsze, tak? Bardzo proszę. To skarbowanie zostało się z prawami materiałów. Czy mam jeszcze w skrócie opisać, czy mają Państwo pytania? Nie, trzeba. Czytać u mnie. Może jakieś pytania ktoś ma właśnie do... Na samym końcu chyba są takie najważniejsze rzeczy, bo te wszystkie zmiany są po tej nowej ustawie z 2018 odnośnie zawieszeń i tak dalej, zamknięć tego, co możemy teraz zrobić w systemie. A najważniejsze rzeczy są chyba na końcu. Ilość klików, ilość aktywnych przedsiębiorców, tych, którzy zawiesili działalność, zamknęli i porównanie lat 17-18 i 19.
mają Państwo takie dane, o jakim profilu ta działalność u nas bardziej da przewagę? Jest na końcu. Działalność, tak nie doczytałam. Jest na końcu, budowlanka i... Właśnie, budowlanka, usługowa. Tak, i na prawach pojazdów samochodowych, aczkolwiek mi się wydaje, że jeszcze też sporo teraz, jeżeli chodzi o usługi kosmetyczne, tutaj powstaje. Mamy tej strony. Na terenie Gminy Borki. To nie liczbowo, to tak. Tak. Znaczy, ja mogę coś takiego w roku dać w radę tutaj jeszcze wydrukować, tak? Jeżeli będzie tego potrzeba. No przejrzyście wtedy, bo zawsze było właśnie. Dobrze. Dobrze. To po ilościach wpisu po prostu na zewnątrz rodzaj wykonywanej działalności. Czyli tak patrząc po latach i po rejestracji, to tak jakby troszkę malała ta działalność. Znaczy w ogóle ja zauważyłam, że jest mniej tych osób. Do momentu 6 sierpnia 2019 to było 15 rejestracji. Także nie wiele. Czyli mamy na naszej terenie, w naszej gminie coraz mniej przedsiębiorców. Ale podejrzewam, że to jest sytuacja z Narodową Kontrolą Pracy. Praca z